ja się nawet nie wstydzę, którzy, rozumiesz, donosili na Żydów, do Niemców. Nie wstydzę się za nich, dlatego że żydowska organizacja wojskowa w ciągu kilku lat zastrzeliła 400 żydowskich konfidentów gestapo. Więc tam nie ma dymu bez ognia. Żydzi wchodzili w społeczeństwo polskie, bo rozumieli język polski i Polacy się przed nimi odkrywali. I oni donosili Niemcom. Taka jest prawda historyczna. Gdzie jest, kurwa, łysogłowy historyk archiwista? Dlaczego o tym książek nie piszesz? Dlaczego o tym książek nie piszesz? Pierwsza porządna książka antyżydowska, żydowsko-realistyczna, pokazująca prawdę, muszę to powiedzieć, jest to książka pana Patlewicza. Nareszcie ktoś, kurwa, napisał prawdziwą książkę. I dziękuję panu Patlewiczowi za to, chociaż prywatnie mamy kosę i prywatnie się nie trawimy. Ale zrobił wielką robotę i namawiam was, kamraci, kupujcie tę książkę. Niech Patlewicz zarobi, bo zasłużył. I ja tę książkę już zamówiłem. A nie będzie to z mojej strony cynizmem, że nawet poproszę go o autograf. I żeby nawet na tej książce napisał: Olszański, ty chuju, dziękuję ci, że kupiłeś moją książkę. No, bywaj, cześć.